Każda szkoła ma najpopularniejszą cheerleaderkę. A w koledżu Trum to Alicja. Jest najlepsza z najlepszych. To idolka wszystkich dziewczyn, które marzą o byciu cheerleaderkami. Jest niesamowita. Z drogi! Hej, to moi fani! Wow, jesteś piękna. Jestem Czarek Swan, słynny producent. Chcesz podpisać ze mną kontrakt? Świat zobaczy mój wewnętrzny ogień! O, czyje to nogi? Hej, Vicky, słyszałaś nowinę? Kujon gaduła. A to Vicky jest... Cóż, nie jest najmilszą dziewczyną w koledżu Trum. Casting na cheerleaderki? Dlaczego nie? Michalina to zupełne przeciwieństwo Vicky. O, Janek, co ci się stało? Pomogę ci! Dzięki. Co masz w ręce? A tak, szukają najlepszych cheerleaderek do zespołu. To moja szansa. Więc teraz są dwie kandydatki na najlepszą cheerleaderkę w koledżu Trum. Hej, co tam? Po co ci sportowy uniform? Casting na cheerleaderki do drużyny Trum Monkeys zaczyna się już dzisiaj. Dobrze, zapomniałam stroju. Ale wiem, skąd go wziąć. Zróbmy to. Złośliwa Vicky ma sporo doświadczenia w różnych akcjach. A włamania do szafki też znajdują się na tej liście. Ten zamek nie chce się tak po prostu otworzyć. I tak cię otworzę. No dalej, otwieraj się! Strój Miśki jest teraz mój. Zrobię kilka selfie na pamiątkę. Ten strój wygląda na nudny. Teraz idealnie do mnie pasuje. Do zobaczenia, Lilko! O nie, gdzie moja torba? Na pewno zostawiłam ją w szafce. Vicky? Do zobaczenia na castingu! Miłej przegranej! Czy ona ukradła mój strój? To słabe posunięcie. Ale to nic, tak łatwo się nie poddam. Zrobię wszystko dla moich marzeń. Misia, częstuj się! Dzięki! Nie będzie łatwo pobić nieuczciwą rywalkę. Witamy w pierwszej rundzie prób do zespołu cheerleaderek. Nieźle, ale mogłoby być lepiej. Vicky, jesteś ostatnia, prawda? Niech sprawdzę. Zgadza się. Drogie panie, na dziś casting się skończył. Stać! Nie, nie, nie. Ja jestem ostatnia. Ups, nie widziałam jej. Pokaż nam więc, co potrafisz. Chyba Vicky chce wyeliminować konkurencję za wszelką cenę. To idealne zakończenie występu. To najlepszy występ dzisiejszego dnia. Brawo! Cześć, kolego! Hej, mam frytki. Chcesz trochę? Tak, ale muszę trzymać dietę przed castingiem. No dalej, jedna nie zaszkodzi. Okej, tylko jedna. Tak w ogóle to mają najsmaczniejsze frytki. I robią też smaczne burgery. Jakie burgery? Spójrz na mnie. Nie powinna była jeść tej frytki. Koniec z fast foodem. Och, muszę teraz iść na siłownię. Hej wszystkim. Jeśli zdarzy wam się przybrać na wadze, jak mi, to się nie przejmujcie. Weźcie przykład ze mnie i idźcie na siłownię. Hej, Vicky. Ach, jaka szkoda, że nie ma tu dla ciebie miejsca. Co? To niemożliwe. Skorzystam z bieżni. Cały sprzęt też jest zajęty. Ale ze mnie żmija. I jak mam teraz wrócić do formy? A, chyba mam pomysł. Przenoszą cegły w tych kudłach? Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Tak, z tego będzie świetny trening. Zaczekaj, sama to zrobię. Wow, już czuję, jak tracę na wadze. Nieważne, jak bardzo Vicky próbuje pozbyć się rywalki, Michalina uparcie idzie do przodu. Co? Szczwany z niej lis. Ale to jeszcze nie koniec.
świetnie jej poszło. Ten trening mi wystarczy. Cóż, dziękuję. Wow, silna jest. Hej, piękna, za tę wspaniałą noc. Co za żenada. To na mnie wszyscy powinni zwracać uwagę. O nie, Neil, przepraszam. Haha, gotowe. Co? Zaraz wszystko naprawię. Tam to nic takiego. Teraz jest nawet lepiej. Okej, plan B. Hej, Michalina, wyzywam cię na taneczną bitwę. Niech wygra najlepsza. Ja pierwsza. Rywalizacja robi się zacięta. Zła Vicky ewidentnie musi zająć miejsce najlepszej w drużynie. Ale dobra Misia nie jest gotowa oddać walkowerem. I co powiesz na to? Powtarzaj za mną. Muzyka klasyczna? Tylko nie to. Nie lubię takich tańców. Vicky wygrywa. Vicky oczywiście lepiej tańczyłaś. Czy Vicky by wygrała, gdyby była szczera? Jak uważasz? Daj nam znać poniżej. Czas sprawdzić, czy dziewczyny podchodzą do sprawy profesjonalnie. Dalej, chłopaki! Wygracie bez żadnej draki! Nareszcie zagramy. Ale gdzie są wszyscy? Zaprośmy dziewczyny. Chyba czy liderki nagle zostały włączone do drużyny koszykarskiej. Dalej! Misia, podaj piłkę! Do ciebie? Okej. Moja piłka. Rusz się, Neil. Udało się! Nawet teksańskie byki tak twardo nie grają. Neil, wszystko okej? Chyba tak. Lepiej już chodźmy. Racja. To twoja wina. Chłopaki sobie poszli przez ciebie. Myślę, że mogłaś być milsza. Milsza, tak? Chyba ty musisz nauczyć się grać. Powodzenia. Ha, nigdy nie dosięgnie. Co? Zawsze służę pomocą. To nie fair. Cóż, Vicky zdecydowanie przegrała. Hej, Vicky. Dasz tego misia Michalinie? Spóźnię się na sprawdzian. Oczywiście, Neil. Oczywiście, że tego nie zrobię. A teraz opublikuj. Jak mogłeś zapomnieć o naszej rocznicy? Spotykamy się dopiero od 3 miesięcy. Jakiej rocznicy? To nic dla ciebie nie znaczy? Wcale mnie nie kochasz. Kochanie, to dla ciebie. Jednak mnie kocha. Neil dał Vicky misia? A ja myślałam, że to ja mu się podobam. Hej, Michalina. Dlaczego się smucisz? Co się stało? Nie, nic. Ale coś cię zasmuciło. Ten miś miał być dla ciebie. Prosiłem Vicky, żeby go tobie dała. Mi? Oczywiście. I co? Kłócą się? Vicky, nie wstydź ci? Zachowujesz się jak dziecko. Nic nie działa. A co to za dziewczyna? Znów zaczynasz? Dałem ci misia. Nie, tym razem nie zostawię stroju. Ach, no trudno. Co tu jeszcze mogę zrobić, żeby przegrała? Już wiem. Tak, Vicky to nie tylko zła dziewczyna, ale też wynalazca złych uczynków. To prawdziwa złośnica. Świetnie, będę dziś najlepszą cheerleaderką w szkole. Wow, jestem gotowa. Zróbmy to. To dziwne. Może jeszcze nie zaczęli. Siła tkwi w środku. Mój smartfon! Na pewno wygramy, kotku! Koniec. Dziękujemy wszystkim. Bardzo dobrze, Vicky. Skoro jesteś jedyną finalistką, która się zjawiła, to wygrywasz. Chwila! Zobaczcie! Ona jest dobra! To niech wchodzi. Zawołam ją. Nasza drużyna jest cool!
Michalina, czekamy na ciebie. Idę. A teraz ważne pytanie. Jak nazywa się nasza drużyna? Szympansy? Zapomniałyśmy. Chyba obie zawodniczki przegrały. A ty znasz nazwę naszej drużyny? Szukaj wskazówek w filmiku i napisz odpowiedzi poniżej. Podobał ci się nasz filmik? To daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć ikonę dzwonka. Do zobaczenia!